Przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku stanął Fitbox. Jest to modułowy pawilon sportowy, w którym można wykonać trening aerobowy oraz łagodny trening siłowy, a przy okazji wyprodukować prąd. To są pierwsze tego rodzaju fitboxy w Polsce. Nikt do tej pory nie połączył aktywności fizycznej z poszanowaniem energii, czyli konkretnie z produkcją energii i z badaniem podstawowych parametrów związanych z wydolnością fizyczną. My robimy to jako pierwsi, a założenie jest takie, żeby siecią objąć nie tylko województwo pomorskie, ale również cały kraj. I wtedy będzie można przesiewowo po prostu badać Polaków pod kątem ich sprawności fizycznej, wydolności, poziomu stanu zdrowia. Bo chcemy badać ciśnienie, tętno, poziom cukru we krwi, skład ciała, no i niektóre parametry biomechaniczne, ale nad tym pracujemy w tej chwili. W założeniu mają być dostępne dla wszystkich. Ja zadeklarowałem 2 lata temu na posiedzeniu Rady Dzielnicy Oliwa, że będziemy się otwierać na społeczność tej dzielnicy. No i w tym przypadku tych fitboxów, które będą zlokalizowane na terenie Akademii, będą one w założeniu dostępne dla wszystkich, dla każdego, kto się zarejestruje. Pracujemy w tej chwili nad systemem elektronicznym, w jaki sposób to zorganizować, żeby te fitboxy były po prostu samoobsługowe, żeby można było w oparciu o elektronikę korzystać z tego, nie posługując się różnymi mechanicznymi urządzeniami.